Za czasów 2017 roku Michał został zamknięty w celi. Był jako RN000. Potem jednak udało mu się uciec z domu eksperymentalnego na dwór. Dlatego teraz, w 2021, proszę kontynuacja, ale i tak źli ludzie chcą go złapać, lecz ten zaczyna swoją podróż właśnie dzisiaj. Te słowa zostały wypowiedziane 1 czerwca 2021 roku przez tajemniczego 000. O, jestem. Głos mi się trochę zmienił, ale nieważne. O! Siupaga. W sumie nie znam tych terenów. Może być ciekawie. Chociaż jakaś obklejona ta ciupaga, może to też jest jakiś ren. W drogę! Tam wcześniej widziałem jakieś kosze, pewnie ze zwłokami ludzi. Zobaczmy. O! Tutaj wszędzie są jakieś domy. Pewnie też testowani ludzie. A tam jest jakieś pole. Może tam pójdę, napiszę SOS kamieniami. Rzeka tu płynie. Niestabilne chyba. Ciekawi mnie, jak się tutaj znalazłem. Jakoś tak obudziłem się w nie swoim łóżku. Jak mnie tutaj przywieźli? Nie wiem, tyle pytań, tak mało odpowiedzi. No dobra, idziemy teraz na pole szczere. Tam jakieś zioła sadzą. No nic. Tak to właśnie moje życie wygląda, że jestem tutaj. Ała, ała. Jak to obejść? Jak to przejść? Ała. Nie wiem. Tędy niebo spadnę, a tego udaje, że nie widzę. Ale dobra, nie przedłużajmy. Co? Ale ja myślałem, że to jest zwykłe pole szczere. Co? Nie pamiętam, co tam jeszcze miałem mówić. Zajrzę sobie do scenariusza. Ale to pole tu... A nie, to już mówiłem. Co tu jest? Jakieś budki z prądem tu są? I jeszcze taki wiatr potężny tu jest. Zaraz nie będzie mnie słychać. A tutaj? Ognisko. Pewnie palą to ludzi. Znaczy... Zobaczę, by to było. Pentagramy? Nie wiem, po niemiecku to jest napisane? Nic nie rozumiem. Po niemiecku napisane jest, nic nie rozumiem. Jeszcze teren monitorowany, jakieś kamery na drzewach. Wszędzie takie balustrady, zakaz. Ten zbroniony. Zakaz wjazdu wszędzie. To nie jest szczere pole. Tu jest teren po obozowisku. Jezu, tu pewnie palą więźniów. Coś tu jest.
coś się rusza. To lis! Chyba mnie już nie goni. Chyba dalej mam halucynacje. A co ja robię? Głupi jestem. Aj, Michał. Coś mi się znowu wpakował. Aż mam flashbacki. Jak kiedyś w Zabardowicach byłem. W Zabardowicach byłem u babci. I się bawiłem w... się bawiłem w jakieś SCP. No, były takie rzeczy, się bez tymi bawiło. Dobra, to czas iść dalej. Koniec części pierwszej.